Neus. O, ale pierwsze primo. Mam to w piździe. A dwa primo ultimo. To kurwa, tu jest całe moje życie, znajomi, wszystko. Nie chcę się wyprowadzać, a czym bardziej, jak ktoś mi będzie to narzucał, sam pomysł jest ok, ale kurwa, poprowadzenie tych linii jest z pizdy i każdy ma nasze protesty w dupie, przyjeżdżają władze i mają nas w dupie i każdy ma nas w dupie, nawet Kasiks ma mnie w dupie. Słuchaj kurwa, no kim ja jestem, żeby decydować, gdzie ma być jakaś linia kurwa CPK poprowadzona, no dajcie spokój. Troszeczkę nie mam kompetencji w tym zakresie, więc nie powinno ci zależeć na tym, żeby mi na tym zależało, bo ja też nic nie mogę i nic nie zdziałam. Kasik rządzi całą budową, pewnie. Po drugie, troszeczkę jest tak i państwo ma dlatego do tego prawo, że nawet jeżeli byłby tam jeden leśny dziad, mieszkałby tam tylko jeden leśny dziad. Nie byłoby tam całego miasteczka, czy jakiejś wsi, czy czegokolwiek, co tam teraz jest. Tylko mieszka tam jeden leśny dziad. I państwo chce tam zrobić wielomilionową inwestycję na to, żeby w ogóle samoloty tylko przez nas przelatywały, nie? Nie Wardęga. Albo i nawet Wardęga. To gdyby było tak, że jedna osoba, której się to nie podoba, mogłaby to zawetować, to nic by nigdzie nie powstało. A tak to, można powiedzieć temu leśnemu dziadowi, a idź se pan gdzieś indziej być leśnym dziadem i w tym miejscu zrobić. To, że was jest tam nie jeden leśny dziad, a nie wiem, z 300 osób, to w skali 38-milionowego państwa to jesteście właśnie takim trochę jedną leśnym dziadem, nie? U mnie teraz na wsi są jakieś protesty, żeby obwodnicę tam krakowską gdzieś tam nie prowadzić za tym. A ja sobie myślę tak, kurwa, zajebiście będzie mieć obwodnicę krakowską koło tego. Szybciej do Zakopanego dojedziesz, bo to ma się łączyć z Zakopianką później. Szybciej do Zakopanego dojedziesz, szybciej do Krakowa dojedziesz. Kurwa. Spoko. A ludzie protestują. I to nawet nie tyle, że kogoś kurwa przesadzą gdzieś indziej, tylko że tam są ich pola i że ich pola, że chcą im dać mniej kasy na przykład za pola. Co chcą w mojej wsi? Obwodnicę zrobić. I też się tam buntują jakoś. Ja nawet nie bardzo wiem, o co chodzi, czemu się tam buntują. Dlaczego mają dostać mniej kasy, jak są wywłaszczeni? Ale brak weny. Oni nie protestują, że mają dostać więcej kasy. Oni protestują, że mają wypierdalać z tą budową i mają tam nic kurwa nie robić, bo to ich ziemia i chuj im w dupę. Rozumiesz? To nie są protesty na zasadzie, ej, dopłaćcie nam sprawiedliwie, tylko to jest protest, to jest, wiesz, but na zasadzie, nic tu kurwa nie zrobicie. Gdyby się kłócili, ej, dostaliśmy za mało kasy, kurwa, wyrównajcie nam to i w ogóle, spoko luz, popieram w chuj, nie? Sprawiedliwie trzeba ich wywłaszczyć. Ale że się kłócą, kurwa, że ma nie być obwodnicy, bo nie wiem, komuś to nie pasuje, to mam takie, lol.